Telewizja w Polsce w Centrum Wydarzeń, Tadeusz Płużeński. Witam ponownie, kłaniam się państwu. Już niedługo kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Mogą państwo obejrzeć na naszej antenie już za chwilę nowy spot powstańczy. Weterani walk przywołują swoją młodość, swoją walkę i też pokazują swoim przykładem, jak można godnie żyć przez całe życie i do dziś cieszyć się dobrym zdrowiem, humorem i energią. Pseudonim Lala, bystry. Kapiszon. Pseudonim Lena. Sipek. Mała i niebieska. To jest moja fotografia. Miałam na niej 16 lat. No, teraz mam odrobinę więcej, bo 97. Ja miałem w ten czas 21 lat. Ja też miałam kiedyś 20 lat, a nie 97. Tak, to jestem ja. Miałam wtedy 15 rok. Była wojna. Nie pytając się mamusi, czy mogę, poszłam do powstania. Patrzę się na to swoje zdjęcie i co bym ci, chłopcze, powiedział? Halinka, nie przejmuj się tak. W życiu różnie się układa. Nie martw się drobiazgami. Janek, żebyś był porządnym, uczciwym i prawdomównym człowiekiem. Bądź sobą, bądź człowiekiem prawym. Pracuj. Ucz się, buduj naszą ojczyznę. Miałaś ciężkie, ale piękne życie. Właściwie jestem z ciebie troszkę dumna, wiesz? Temu chłopakowi bym powiedział tyle. Dziękuję za wytrwałość. Trzymaj się. Piękny powstańczy spot, piękne powstańcze historie. Ja sobie przypomniałem taką piosenkę zespołu Laocze. Halinka sanitariuszka, o jaka gitara dziewuszka. To były piękne czasy, to było piękne pokolenie, które walczyło o Polskę. Ciekawe, czy dziś młode pokolenie też wystąpiłoby w obronie ojczyzny. O tym będę rozmawiał z panem doktorem Karolem Nawrockim, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie pana prezesa. Witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich telewidzów Telewizji w Polsce. Dzień dobry. Panie prezesie, wrócimy oczywiście do kwestii dekomunizacji przestrzeni publicznej, do pozbywania się tych propagandowych obiektów komunistycznych z Polski, ale najpierw zaczęliśmy od spotu powstańczego, to spytam pana prezesa o Instytut Pamięci Narodowej przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i właśnie jak pan podchodzi do tych spraw, czy to piękne pokolenie, pokolenie Kolumbów, pokolenia dwudziestolecie międzywojennego jeszcze nam się przydarzy, czy dzisiaj Polacy, młodzi Polacy też by stanęli do walki o swoją ojczyznę, jak pan prezes uważa? Przede wszystkim, panie redaktorze, drodzy państwo, mam nadzieję, że nie będzie takiej konieczności i ten piękny czyn Powstania Warszawskiego w okupowanej jednak w Warszawie, w okupowanej Polsce nie będzie musiał się powtarzać. Natomiast, żeby to się stało, musimy brać odpowiedzialność za naszą niepodległość. Dzisiaj pokolenie dwudziestolatków może żyć w wolnej, niepodległej Polsce, brać za nią odpowiedzialność. Nie musi za tę Polskę umierać i bić się z bronią w ręku. Także że moim marzeniem jest to, aby Polacy nigdy nie musieli walczyć z takimi oprawcami, jakimi byli z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Sowieci. Cała historia Polski, kolejne wieki, nie tylko historia XX wieku, pokazuje jednak, że mamy wielu wspaniałych patriotów, tych młodych, czego ten spot, który pan redaktor przed momentem puścił, jest najlepszym dowodem. Polacy po prostu kochają swoją ojczyznę, a pytanie jest raczej o to, czy biorą za nią dzisiaj odpowiedzialność i czy robią wszystko, aby rozwijała się w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że taką odpowiedzialność młodzież dzisiaj będzie brała także na siebie. Przechodzimy od kwestii Powstania Warszawskiego, które, przypomnijmy, oczywiście było zrywem antyniemieckim, ale też antysowieckim, bo mieliśmy
przywitać nadchodzącą Armię Czerwoną w roli gospodarzy tych ziem. Przechodzimy do pomników okupacyjnych na terenie Polski. Jak to jest, panie prezesie, że niemieckich pomników niemiecko-nazistowskich nie mamy, a te komunistyczne wciąż stoją? Z czym walczy Instytut Pamięci Narodowej i pan prezes osobiście od wielu długich miesięcy? Wynika to, panie redaktorze, drodzy państwo, z 45 lat komunistycznej propagandy, która ukształtowała całe pokolenia Polaków. Ta komunistyczna propaganda oczywiście zakładała, że Związek Sowiecki nie odgrywał takiej roli w czasie wybuchu II wojny światowej jak III Rzesza Niemiecka. Na szczęście od roku 89, a szczególnie po powstaniu Instytutu Pamięci Narodowej, wiele się zmieniło, ale dzisiaj w świadomości niektórych Polaków wciąż, podczas gdy, bo o to pytał pan redaktor, podczas gdy symbole niemieckich nazistów, jak choćby swastyka, odrażają i wywołują najgorsze wspomnienia, tak z drugiej strony symbol czerwonej gwiazdy czy braterstwa broni polsko-sowieckiej, dla szczęśliwie dla marginesu społecznego, więc dla niewielkiego zakresu polskiej społeczności, jest tym, który może straszyć w przestrzeni publicznej. To jest wciąż nieodrobiona lekcja historii. Wiemy przecież, że oba totalitaryzmy nie dość, że doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, Hitler ze Stalinem ręka w rękę, to jeszcze Sowieci mordowali Polaków i do 45 roku, i po 45 roku, aż do końca lat 80., czy to rękami polskich zdrajców, komunistów, czy własnymi. Widzimy, drodzy państwo, zdjęcia z Nowogardu, gdzie dokładnie wczoraj, dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej i dzięki samorządowi miasta, taki właśnie pomnik, taki obiekt propagandowy został pokonany, został zdemontowany, zniszczony. Całe szczęście, że tak się stało. Przywołajmy wczorajszą wypowiedź z naszej anteny burmistrza Nowogardu, pana Michała Wiatra, poproszę. Uważam, że dobrze się stało, dlatego że ten obiekt dzielił mieszkańców Nowogardu. Był takim obiektem, który był regularnie oblewany farbą. Kojarzył się jednoznacznie z poprzednim systemem. A ja jako nowy burmistrz Nowogardu, gminy Nowogard, chcę prowadzić gminę Nowogard do przodu, w przyszłość. Chciałbym, żeby takie miejsca łączyły, a nie dzieliły. I to jest jak gdyby pierwszy etap, bo oczywiście dzisiejszy pomnik runął, ale my już mamy plan na to, żeby w tym miejscu powstała nowa fontanna, która będzie łączyła się bezpośrednio z nowo zremontowanym nowym placem Wolności. W tym miejscu również powstanie takie miejsce upamiętnienia byłych i obecnych mieszkańców Nowogardu, którzy również byli ofiarami totalitaryzmu. Panie prezesie, burmistrz, którego słuchaliśmy, burmistrz Nowogardu, pan Michał Wiatr, mówił w innej części naszej rozmowy, że bardzo ceni sobie współpracę z IPN-em, że to dzięki wam ten pomnik został zdemontowany, a on też nie miał pretensji, też wyraził zgodę, ale nie wszędzie tak jest w Polsce, panie prezesie. Zajmujemy się tematem, ja też śledzę tę sprawę od wielu długich lat i nie wszędzie jest tak dobrze, nie wszędzie samorząd chce współpracować z IPN-em w tych sprawach. Możemy przywołać chociażby wciąż istniejące szubienice w Olsztynie, czy pomnik też taki komunistyczny, propagandowy w Żywcu. Tych miejsc jest jeszcze wiele. Czy pan prezes dalej zamierza przekonywać samorządy, żeby jednak usuwać te pamiątki sowieckiej dominacji? Oczywiście to jest cały proces zaproponowany przez Instytut Pamięci Narodowej, który jest przecież częścią infrastruktury państwa polskiego. My takich obiektów propagandowych usunęliśmy już 41 w ciągu ostatnich 2 lat, w krótkim dość czasie. Zostało ich jednak jeszcze kilkanaście. Pan burmistrz Michał Wiatr wykazał się i odpowiedzialnością za
swoje miasto za Nowogard i dowiódł tego, że jest polskim urzędnikiem, bo obowiązuje go polskie prawo. Przypomnę uchwałę sejmową z 2016 roku, która nakłada obowiązek na samorządy, aby takie obiekty propagandowe usuwać. Więc zachowanie pana burmistrza jest oczywiście godne pochwały z jednej strony, ale z drugiej strony też jest wypełnieniem życia, czy pewnej legislacji życia społecznego w niepodległej, wolnej i demokratycznej Polsce. A to, że niektórzy samorządowcy nie wypełniają tego prawa. Szczęśliwie w Olsztynie zmieniła się władza samorządowa, co otwiera pole do nowych dyskusji. O to oczywiście zabiegamy, ale to, że samorządowcy... W Szubienicach zresztą pomnik autorstwa Ksawerego Dunikowskiego, który oprócz tego, że był dobrym rzeźbiarzem, no był też komunistą niestety. To właśnie sama istota tego pomnika, no przecież to są pomniki, jak wielokrotnie wspominałem, pogardy dla ofiar, atrybutu dla sprawców, choćby były one autorstwa największych artystów w Polsce, w Europie i na świecie, to odnoszą się do rzeczy ahistorycznych, no i noszą w sobie emocje, których nie powinno być w przestrzeni publicznej polskich miast w XXI wieku. One nie opowiadają przecież żadnej historii, tylko powielają sowieckie propagandowe kłamstwa. One nie są historyczną opowieścią, tylko propagandą sowiecką. Ci samorządowcy, którzy się na to nie decydują, ulegają albo emocjom postkomunistycznym, albo pewnej trwogi przed Federacją Rosyjską dzisiaj, bo przypomnę, że Federacja Rosyjska za obalanie tych obiektów propagandowych stawia twarde zarzuty, nawet 5 lat pozbawienia wolności w łagrach, bądź też nie znają historii. Ale no, pan to prezes, są oczywiście... przepraszam, też takie zarzuty otrzymał. No oczywiście tak, ja występuję jako szef zorganizowanej grupy przestępczej, która usuwa sowieckie obiekty propagandowe, ale też ci samorządowcy, nawet którzy raz staną przy mnie, przy tego typu wydarzeniu, mogą znaleźć się w zainteresowaniu rosyjskiej prokuratury, więc to jest rodzaj odpowiedzialności, ale niepodległość wymaga odpowiedzialności. Niepodległość wymaga troski. Od tego zaczął pan redaktor naszą rozmowę. My nie musimy dzisiaj umierać za wolną Polskę, tak jak powstańcy warszawscy, od których rozpoczynaliśmy naszą dyskusję, ale musimy brać odpowiedzialność za naszą świadomość, za naszego narodowego ducha. I częścią tej odpowiedzialności jest jednak realizowanie polskiego prawa, za co odpowiada Instytut Pamięci Narodowej. No właśnie, ale jest ten wątek, który pan prezes też podjął przed momentem. No trzeba coś wybrać, tak? Trzeba wybrać Polskę, a nie jakieś stare, też komunistyczne często układy. I rozumiem, że te układy właśnie często przesądzają o tym, że samorządowcy wciąż nawet chcą, żeby tego typu obiekty stały na ich terenie. Jak jest w Żywcu, jak zakładam? Rzeczywiście, no, najlepszym przykładem jest to, co widzimy teraz na ekranie, czyli sam Nowogard, poprzedni burmistrz tego miasta, który jest związany ze środowiskami lewicowymi, przez wiele lat nie wyrażał zgody na to, aby ten obiekt propagandowy upadł. Co więcej, panie redaktorze, bo my przywykliśmy do tego, że jest to rozmowa o obiektach architektury miejskiej, prawda? Natomiast pod tym obiektem, który teraz na naszych oczach pada, odbywały się uroczystości z okazji 11 listopada, 1 września, wybuchu II wojny światowej. Proszę sobie wyobrazić, panie redaktorze... I całkowite zakłamanie historii. No proszę sobie wyobrazić, co myśli młodzież nastoletnia przyprowadzana przez dyrektorów swoich szkół pod pomnik, gdzie stoi sowiecki żołnierz z pepeszą i czczą ofiary II wojny światowej, która została wywołana przez pakt Hitler-Stalin, pakt Ribbentrop-Mołotow. W czasie tej wojny Sowieci choćby mordowali w Katyniu polskich oficerów i podoficerów. Jakie obrazki tworzą się w głowie takiego młodego człowieka, którego nauczycielka historii na wniosek burmistrza musiała przyprowadzić w taki dzień pod ten pomnik. No przecież to wychowujemy całe pokolenie ludzi, którzy nie są w stanie zrozumieć naszej historii i sowieckiego zła. To jest groźne.
to deformuje naszą świadomość nie tylko historyczną, ale też świadomość obywatelską, świadomość zagrożeń współczesnego świata. To nie jest tylko, panie redaktorze, drodzy państwo, rozmowa o miejskiej architekturze. Drodzy państwo, mój i państwa gość, dr Karol Nawrocki, jest dziś prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Wcześniej był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. I jeszcze pragnę pana prezesa spytać właśnie o muzeum, bo obecne władze zadeklarowały, też obiecały może, że jednak przywrócą tych bohaterów, których ostatnio zdjęli z wystawy stałej. Miał wrócić ojciec Maksymilian Kolbe, miała wrócić rodzina Ulmów. Czy to już się stało według wiedzy pana prezesa? To się jeszcze nie stało. Dużo mniej czasu zabrało obecnym władzom Muzeum II Wojny Światowej ściągnięcie naszych bohaterów, a w chwili obecnej skłaniają się tylko do pewnych deklaracji. Natomiast cała sprawa, panie redaktorze, drodzy państwo, jest jednocześnie bulwersująca i niepokojąca, bo właściwie o czym my teraz rozmawiamy? O tym, że w polskim muzeum, w jednej z największych muzealnych inwestycji w historii Polski, w nocy zdrapano, ściągnięto polskich bohaterów. Opowieść o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, rodzinę Ulmów i świętego ojca Maksymiliana Kolbe. To jest rzecz, która nigdy nie powinna się wydarzyć, szczególnie gdy żyjemy w geopolitycznym ułożeniu, w którym z jednej strony bardzo precyzyjna polityka pamięci Niemiec, z drugiej strony bardzo agresywna propaganda płynąca z Federacji Rosyjskiej chce Polakom wmówić odpowiedzialność za rzeczy, których Polacy nie zrobili. Chce nam zabrać naszych bohaterów, chce nas postawić w sytuacji państwa i narodu współodpowiedzialnego za Holokaust i odpowiedzialnego, mówię tu o Rosji, za wybuch II wojny światowej, czy współodpowiedzialnego. I w tym właśnie momencie szefowie polskiej instytucji własności wszystkich Polaków ściągają naszych bohaterów z wystawy i deklarują, że ich przywrócą. To jest rzecz bardzo niepokojąca i wszyscy powinniśmy na to reagować. Wreszcie to ostatnie pytanie, wracając do kwestii pomników czy też obiektów propagandowych, czy może pan ujawnić, jaki następny będzie likwidowany w Polsce? Panie redaktorze, nie mogę tego ujawnić, bo nie mam takiej wiedzy. Te dyskusje, te rozmowy z samorządami toczą się właściwie w każdym tygodniu. Cel jest jasny. W polskiej przestrzeni publicznej, w przestrzeni wolnej, niepodległej Polski nie powinno być żadnego obiektu sowieckiej propagandy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, był moim państwa gościem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mówimy prezesowi IPN-u, doktorowi Karolowi Nawrockiemu, ale nie mówimy do zobaczenia, do widzenia państwu, mówimy właśnie do zobaczenia, bo za chwilę dalsza część programu i kolejni goście.